Witajcie na kanale Jacy TV. Dawno mnie nie było, znowu. Miał być film już dawno, ale przedłużyło się coś. No i była nauka i w ogóle. Ale obiecuję wam, że w grudniu będzie 7 filmów na pewno. I jutro pojawi się kolejny film. Tak, dzisiaj będzie film, jutro będzie film. To no. Właśnie dzisiaj będzie film i jutro będzie film. Żeby było więcej filmów na kanale. I żeby było lepiej, no. Więc dzisiaj zajmiemy się tymi wszystkimi rzeczami. Bo ostatnio byłem w galerii i kupiłem na hal zakupowy właśnie te dwa magazyny. I te dwie książki z Harry'ego Pottera i te dwie saszetki z Marvela wreszcie. Długo szukałem ich. Więc jutro zajmiemy się tymi magazynami w jutrzejszym filmie, więc nie możecie tego przegapić. A dzisiaj zajmiemy się tymi dwoma książkami i tymi dwoma saszetkami. Więc zapraszam do oglądania. Zacznijmy od tych dwóch książek z Harry'ego Pottera. No to tak, figurkę już wyjąłem. Oczywiście był to Cedric Diggory z Harry'ego Pottera. Jest to moja 12. figurka z Harry'ego Pottera. Tak wygląda. Bardzo jest ładna. I jeszcze nie miałam tej figurki, więc podoba mi się. Ma taki żółtą bluzę, białe spodnie, miotłę, brązowe włosy, żółtą pelerynę. No i jest ładny i fajny. Obejrzmy po części książeczkę. Jeżeli w ogóle chodzi o Harry'ego Pottera, no to będzie go dużo, niedługo już, bo zamierzam kupić cztery figurki nowe. Więc zobaczymy. Mamy tutaj zadania, komiksy w tej książce. No nic takiego ciekawego. To co w każdej książce od Amit jest. Tak, to jest pierwsza książka od Amit, którą recenzuję, więc fajnie. Bo zazwyczaj tylko od Blue Ocean recenzowałem magazyny. Bardzo mi się podoba. No, tak wygląda z tyłu i tutaj mam pozostałe książki. Tej też się przyjrzymy dzisiaj. Więc ta książka omówiona, zagrajmy w Quidditcha. Więc pora na drugą książkę, Czarodziejskie Sekrety. Tutaj mamy oczywiście figurkę Siriusza Blacka, tego więźnia Azkabanu. Nie wiem, czy on jest Harry Pottera, jak nie, to nie wiem. No ale no nie będę tutaj nic mówił o tym filmie, no ale no był to wujek Harry Pottera, no tyle mogę powiedzieć. A ten to był taki jego przyjaciel i on też, no, właśnie ten Quidditch grał. Tak. Więc otwórzmy tą książkę. Figurka jest też bardzo ładna. Ma takie ubranie takie szare, siwe. Włosy brązowe i brodę ma jeszcze. I taki strój więzienny. No i też wygląda bardzo fajnie. Więc przyjrzeliśmy się tej figurce też i zobaczmy, co tam jest w książce. Książka prezentuje się tak. Ma oczywiście bardzo dużo zadanek, komiksów i tak dalej. Oczywiście ją polecam. Tutaj jest reklama pozostałych książek. Tej książce już przeżyliśmy dzisiaj właśnie, więc już ją widzieliście. Chodzi właśnie o tą z tym Cedriciem. Więc tak się prezentują oto te dwie książki.
A teraz już chodźmy do dwóch saszetek z Marvela. Te dwie saszetki, jak mogliście zauważyć, otworzyłem już, bo chciałam sprawdzić, czy na pewno dobrze sprawdziłem je, tak, bo stałem chyba prawie godzinę w sklepie, żeby się upewnić, czy na pewno to są te dwie figurki, które chciałem zdobyć, znaczy mieć, no. Które chciałem, żeby były w mojej kolekcji jako pierwsze. O to chodzi. Więc teraz możecie zdradzić w komentarzach, jakie to są figurki. Ja wam powiem, że jest to na pewno Biały Wiżyn z serialu WandaVision, który obejrzałem niedawno. Wreszcie, bo ja oglądam Marvela i seriale też chciałam obejrzeć, ale nigdy jeszcze nie widziałem tego serialu, więc wreszcie niedawno obejrzałem. Nie powiem, gdzie obejrzałem, bo nie. No nie powiem wam, gdzie obejrzałem. Obejrzałem na takiej stronie. Serial WandaVision. Też mi się bardzo podoba i właśnie ta figurka pochodzi z tego serialu. Jest taka biało-szara, no i to jest inna wersja Wiżyny, tak to można nazwać. Jest on taki zły, a tak naprawdę jest dobry, bo to właściwie jest Wiżyny, ale trochę przerobiony. Nie będę wam więcej mówił, bo może wy jeszcze nie widzieliście tego serialu. Jest on dostępny na Disney Plus na pewno, ale u nas w Polsce jeszcze nie ma Disney Plus, więc ja go widziałam gdzieś indziej, ale nie powiem wam gdzie. No, na takiej stronie. Więc kolejną figurką pewnie możecie już zgadywać jest Wanda. Inaczej Scarlet Witch, Wanda Maximoff. Ma ona czerwoną pelerynkę. Oczywiście ma tutaj swoje moce czerwone. Ma tą koronę jakby. Jakby taką koronę. Nie wiem, czy mogę to mówić, ale no wiecie, o co chodzi. Z tyłu ma takie czarne spodnie. No, ma też czerwoną właśnie bluzkę taką. Włosy ma takie długie, jak zazwyczaj ma Wanda. No i też bardzo ładnie wygląda. Też pochodzi oczywiście z tego serialu, który jest dostępny na Disney Plus. A może go widziałem na Disney Plus właśnie? No nie wiem, gdzie ja go widziałem, ale to nieważne. Na pewno mogę wam powiedzieć, że już widziałem ten serial. Udało mi się go zobaczyć wreszcie. Więc właśnie z niego pochodzą te dwie figurki. A jeżeli chodzi o pozostałe figurki, które mi się podobają, a jeszcze do Wiżyny, bo taki tablecik był taki, jakby taki komputerek. Też jest bardzo fajny. Taki niebiesko-biały, tak mi się podoba. Więc mamy tutaj Wandę Maximoff i właśnie Wiżynę, które już mam. Jeszcze z tego serialu pochodzi Monika Rambeau, którą raczej zakupię, ale zobaczymy. Jest to taka przyjaciółka Kapitan Marvel, można powiedzieć. Jest tu oczywiście też Zimowy Żołnierz, Bucky Barnes i Falcon Kapitan Ameryka z serialu Falcon i Zimowy Żołnierz, który też właśnie niedawno obejrzałem. Jeżeli chodzi o serial Loki, to mamy tutaj figurkę Lokiego. Tak jakby z innej linii czasowej i jest on też bardzo ładny. I mamy też inną wersję Lokiego. Sylwii. Mesa nie będę mówił, bo widziałem dopiero dwa odcinki Lokiego. Tutaj mamy też figurki z What If, czyli co gdyby, czyli tutaj jest Spider-Man jako łowca jakiś zombie, tutaj Kapitan Ameryka zombie, Kapitan Ameryka jako agentka Carter, jako Peggy, czyli jakby taka żona tego Kapitana Ameryki. Tutaj mamy też T'Challa jako Star-Lorda, czyli tego przywódcy Strażników Galaktyki. No i tutaj też mamy Gamorę. Czyli ona też była Strażnika Galaktyki oczywiście i ona tutaj ma chyba ostrze Thanosa, czy coś takiego. Więc też jest bardzo fajne. Jeżeli chodzi o moje figurki, które na pewno będę miała, no to są to te dwie. Myślę, że tą też kupię. Te dwie na pewno kupię. Te dwie myślę, że też.
No, a z tych what if to raczej nie chciałbym kupić tej figurki i tej, ale zobaczymy. Każda figurka z tych figurek jest bardzo fajna i ładna. Polecam je. Więc w dzisiejszym odcinku to by było już na tyle. Tym magazynom przyjrzymy się w jutrzejszym odcinku. A dzisiaj w tym filmie były oto te dwie książeczki i oto te cztery figureczki. Więc to już na dzisiaj tyle. Do zobaczenia wkrótce. Z tej strony był Jacy TV. Pa, pa! A, oczywiście zapomniałam wspomnieć o najważniejszym. Właśnie te wszystkie filmy, które dzisiaj omawialiśmy z tego Marvela, to one pochodzą ze seriali Marvela, które są dostępne na Disney Plus. Ale Disney Plus nie ma jeszcze w Polsce, więc możecie je znaleźć też na innych stronach. Tylko wam to mówię. Więc możecie poszukać sobie później, jak chcecie. Więc pa, pa! Z tej strony był Jacy TV jeszcze raz. Pa, pa!